Już poprawiłem te ustawienia ekranu. To jest tak, jak się przepina między na trzech monitorów na jeden. Dobra. Buja się, buja malutki. Przejdźmy dalej do Eurotracka. Tak. Dobra. W tamtym odcinku ustawiliśmy pada. W tym odcinku zrobimy sobie szybkie 2-3 dostawy, aby ogarnąć sobie szybciutko poziom i trochę kasy na zakup pierwszej ciężarówki. Tak jak mówię, ten poradnik jest zrobiony ogólnikowo dla każdego, który chce sobie w jakiś sposób zrobić drugie konto, nie psując sobie swojego konta kariery lub chce zacząć przygodę z Eurotrackiem, mając już jakąś kasę na koncie. Spoko, więc mamy swoje nowe konto jedynkę. Przechodzimy na zarządzę modyfikacjami. Aktywne modyfikacje są wyłączone. Nie ma żadnych tutaj widać. Nas interesuje teraz na szybko zrobienie kasy. A po pierwsze doświadczenia, które pozwoli nam na branie dłuższych tras na konwojach, bo się spotykałem na konwojach z ludźmi, którzy no mam trasę fajną, ale, no, ale ja mam pierwszy poziom, czy tam któryś tam poziom tych gwiazdek, czy tam rozwinięcia tej poziomu swojej kariery i nie może wziąć długich tras, nie ma długodystansowca. Dobrze, więc weźmy tą modyfikację, włączmy. Teraz interesuje, więc zatwierdzasz tylko to. Dam opis do tej modyfikacji. Skąd jest wzięta, tak się nazywa. Jeżeli ktoś potrafi w locie to czytać, to sobie czyta w locie. Jeżeli nie, będzie opis do modyfikacji w opisie filmiku. Zatwierdzamy. I na razie to tyle. Nie wrzucę za dużo modyfikacji na raz. Jest. Kontynuuj. Auto zapisam, zrobię test nowego profilu, nie ma znaczenia. Wyrzuci, przepraszam, wyskoczy błąd, bo wywaliłem odkrywanie całej mapy. Tak, jest wywalony. W poprzednim filmiku dałem link do tego i znajdziecie wszystko. Kontynuuj, nie zważając na to, co się mogło wydarzyć. Teraz się ta modyfikacja musi wgrać, tak samo jak i gra. No i spoko. Zróbmy sobie jakiś... Chyba zrobiłem dostawę w końcu, czy nie? Już nie pamiętam, czemu mam DAFA. Nie możesz ruszyć bez własnego pojazdu. Aha. Tak chcę przyjąć, nie chcę. Rynek pracy. I teraz tak. No miałby znaczenie to było. Żeby szybko zrobić sobie poziom i jakieś tam pieniążki, wybieramy szybkie zlecenie. I jak najkrótszą trasę. Długość trasy jest długa, a zainteresuje krótka. Najkrótsza, jaka jest możliwa. Tak, bez znaczenia, co tam będzie. Czyli z ulicy na ulicę. Co tam w ogóle jedziemy? 18 ton. Wam, że naprawdę, że na padzie basie troszkę lepiej jeździ niż na używając myszy do tego przed skręcaniem. Tam potem naprawdę, że ktoś by grał na padzie, ustawi sobie to. Wszystkie to skręcanie. Naprawdę fajnie się jeździ. Nawet na padzie za 80 zł. Dobra, wjeżdżamy tutaj teraz. Co jest najważniejsze w tym wszystkim? Już się pokazało tutaj, że mamy doświadczenia 80 tysięcy, tak? Więc jedźmy tam po prostu to rozładować i tyle. Nie możemy tego pominąć. To musi zostać. Tak jest napisana modyfikacja. Może nie urwę mu nic? Nie, zmieszczę. Nie wyjdzie tak jak chciałem. No, na starze nie wyjdzie. Za mocno do przodu podciągnął. Dobra.
żeby połamać. Może będzie. Jednak źle mi się idzie, jak nie ma kierownicy, nie? Dobra. Co to się tam dzieje? Kto mnie tam trąbi? Koniec, człowieku. A tu kurde wjeżdżam. Jak wolno to gdzie tam. Za wolne wstawienie. No dobra, to zrobimy tak wjechać. Może się nam to uda zrobić z jednego strzału. Powinna się wyłożyć. Powinna się ładnie położyć, bardzo proszę. Ma się trochę doświadczenia. Nie jest idealnie prosto, ale jest. I tyle w temacie. Pamiętamy, że należy teraz odwrócić. I punkty doświadczenia już lecą. Nie? To sobie tam przeleci, bla 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 bla. Można to pominąć, można czekać. To szybko poleci. No i spoko. Komuś wystarczy 80 tysięcy tych punktów? Ok. Stąd nie wybieramy na razie jeszcze nic. To się tu będzie kumulowało. Pomijamy to. Teraz zapisujemy sobie grę. Ja wam pokażę w krótki sposób, wy to możecie powtarzać ile razy chcecie. Zapisz sobie tę grę. Zapisujemy grę. Wychodzimy do menu wyboru profilu. Wchodzimy znowu do modyfikacji. Aktywny mod wyłączamy. Lub wyłączamy, nie wiem. Anulujemy go. Teraz na przykład zróbmy jakiś mod na pieniądze. Tak. Nielimitowane to jest źle. No nie wygląda to zbyt fajnie. Zobaczmy, jak ten się zachowa. Opis. Fast money. 1000%. Da się kombinować potem z tymi modami. Da się kombinować z tymi modami i to potem skutkuje tym, że mamy tych nagle dużo pieniędzy, nie? No ale spoko. Zróbmy tam fast money. Zatwierdź zmiany. Kontynuuj. Wyskoczy błąd. Ostatni, który zapisywaliśmy, dlatego zawsze zapisuję przed wyjściem. Te z nowego profilu wczytaj. Ten zniknął, wskakuje w to miejsce inne. Dlatego zawsze warto przy modyfikacjach, kombinowaniu zapisywać sobie i ładować ostatnie przed podejmowaniem zmian, bo się pogubicie w tym wszystkim. Na mnie trochę chodzi. Kurde, kawa mi się skończyła. Niedobrze. Spoko. Na koncie mamy dane jakieś 2000, akurat tu może być złoty, może być euro, może być franków szwajcarskich, nie ma to znaczenia. Rynek pracy, szybkie zlecenie. I tu już się powinna kasa zmienić lub nie. Cena. 158 tysięcy? Coś nam tu za bardzo nie skoczyło. A prawidłowo. Prawidłowo, ponieważ nie rozwinąłem sobie jeszcze swoich umiejętności. Zróbmy teraz tak. Mamy zdolności, a nie chce nam się daleko latać. Zróbmy wysunek o wysokiej wartości. Delikatny ładunek. Długodystansowce jeszcze nie wrzucimy. To możemy zostawić i zróbmy dostawę na czas na jedynkę. Zobaczymy, o ile zmienią się nam. O ile się nam zmienią ceny. Zastosuj. Rynek pracy. Szybkie zlecenie. Troszkę skoczyło do góry. A troszkę mało. Miała być cena razy 1000. To już było. 489 euro. Mało trochę, nie? Trochę mało? Dobrze. Zapisz grę. Znowuż. Test nowego profilu. Zapisz. Wyjdź do menu. Załaduj profil. Te mody dawno ściągały, one były w sierpniu ściągnięte, więc mogą być już nieaktualne, ale świeciło się na zielono, więc powinien ten mod chycić. Rynek pracy. Dalej 489, no to coś nie, tutaj nie za bardzo. Chce się nam pokazać. Dobrze,
pójdziemy. Może trzeba zrobić bardziej radykalnie. Czasem trzeba kombinować. Teraz tam nie rozumiem, teraz kiedyś. I... Nie wiem, czego nie byśmy mu tego jeszcze nie wrzucili raz. Zatwierdź. Czy mu się to nie skumuluje? Też nie pamiętam dokładnie, którego moda używałem. Nie chcę dalej skoczyć. Dobra, zróbmy mu teraz tak. Mam już to wzięte. Jeden dystansowiec. Co nam to zmieni na rynku pracy? No. Tak jak mówiłem. Teraz się już tutaj pojawiają konkretne rzeczy. Najdłuższa. No bo ja to też nie zrobiłem. Nie przejrzałem sobie pierw rynku pracy. Dobra. I teraz wystarczy tylko wybrać z tego wszystkiego coś, co nas interesuje, jest w miarę blisko. 31 023. Coś po prostu, co jest po blisku, żeby nie trzeba kilometrów walić. Z miejsca na miejsce, no, zróbmy to, żeby nie było, że nie potrafię tego zrobić. Można, powinno się teraz dać połączyć dwa razem. A naprawdę w ciągu paru minut da się zrobić dwie szybkie trasy. Czemu się tak kręcę? Muszę wyjechać stąd, nie? Dobra, nie będę was teraz nudził tym. Pewnie każdy wie, o co chodzi. I po skończeniu tego dostawy ta kasa tam skoczy, to temat mam ogarnięte. Bo ten film będzie trwał 2 godziny. Będzie się wyglądać, jak ja będę jeździł. I po paru takich trasach, po prostu skoczy wam szybkie pieniądze. Skończę wam szybkie pieniądze i tyle. Zrezygnuję, tak. I spoko. Doświadczenie mamy załatwione. Pieniążki wiecie, jak sobie to zrobić. Możemy jeszcze to przekombinować, to mogę inaczej. Wywalę teraz te modyfikacje. Nie ma nic. Wywalę tę modyfikację. I teraz jeszcze było tam... W którym nie wiem, było tu 3 razy money. Jak się któryś wrzuciło 12, to dało się to zrobić na szybko. On jest jakby wyskakuje tutaj błąd, ale on świeci na zielono, jest aktywny. Czyli zatwierdził go już. Jeszcze go zatwierdził nam tutaj system, czy tam silnik gry. Jeszcze pozwala na dodanie. Kurde, jak się... Pamiętam, że zaraz zrobił jedną trasę i to było tych... Było tej kasy tu. Pełno. So great to have you here. Thanks for having me. Why don't you start off with a song and then we'll see what you've been up to. Okay, cool. More money. Unlimited money. Zróbmy to jeszcze. Tego przewiniemy do góry. Więc albo trzeba będzie zrobić jedną trasę długą,
ktoś ma DLC wszystkie powkupowane, jedną trasę, no i tyle. No i potem rozpoczną się bawić w zakupy, nie? I tu macie krótką kratę, 72 tysiące, to jest jakaś kasa, nie? Co tam się dzieje? Nie chcą się razem zgrywać te... jeden z nich jest nie tak. 190 tysięcy. Mało. Czyli musimy jednego stamtąd wywalić. Kombinować, patrzeć. Nie będę teraz robił tego na żywo, bo naprawdę to będzie zatrwało 100 lat. Czyli musiałby zostać fast money chyba. Jako pierwszy. Ostatni raz sprawdzę dla was. Test nowego profilu. I tak to wygląda modyfikacyjnie. Można walić jedną i mieć milion. Ale jak to wygląda? Chyba ktoś lubi. To tam jest taki modyfikacja, nielimitowane pieniądze. Skoczy wam 10 miliardów chyba i robicie co chcecie. Wtedy przegięcie, nie? Czy któryś się gryzie? Dobra, będę to 100 lat robił. Wywalę to wszystko. Dobrze, a jeszcze ktoś tam się kiedyś pytał? Wróćmy chwilę to. Tak sobie ten profil mogę potem usunąć. Bardzo prosty mod, 10 tysięcy baniek. No. Czyli z miejsca w miejsce za 10 baniek. Czyli nielimitowana kasa. Tylko to potem psuje całość rozgrywki. Takie przyrosty pieniężne. I to nie jest dobre. To nie jest dobre, bo po prostu psujecie sobie całą gospodarkę. Całą ekonomię. Więc powinien mieć wolne, mogę mieć. A to ma załadowane. Tak się jednak rzuca, jednak jeszcze rzuca niektóre. Trzeba uważać. Niezwykłe doświadczenie, czyli zdublowały się te wszystkie. No dobra, tak to wygląda niestety. No i poziom taki, taki. No i macie bardzo proste kontur do zabawy na konwoju, nie? Tak to było najprościej. Bez modyfikacji, bez cheat engine'ów i
ogólnie nie trzeba się z tym męczyć w ogóle. Dobra, miał być krótki film, już wyszło z tego w piguły. Spoko. Na chwilę obecną to wam wystarczy. Co znajdę znowu, to wrzucę do nagrania, nie? Czyli mam ogarnięte już pady, sterowanie mniej więcej, zakładanie profilu, wszystkie miasta, szybki start. Bez robienia tam kombinacji. Można to w konfiguracji zrobić, ale lepiej to zrobić tak, jak jest teraz. Bez cheat engine, bo to potrafi potem narobić problemów. Ja na tym gram już któryś tam raz i działa to wszystko. Dobra, to co? Tymczasem Borym Lasem. Trzymajcie się.